Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek serii poradników do symulatora SimRail. Dzisiaj skupimy się na pulpicie kostkowym. Dokładnie. Specjalnie zrobiłem taką przerwę, aby dojść Państwu do namysłu, co to jest za ustrojstwo. Znajdujemy się aktualnie na stacji Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Taka oto piękna stacyjka, gdzie mamy tor do Dąbrowy Górniczej Strzemieszyce, Doroty, Sławkowa i Kozła. Znaczy do stacji Kozioł, a nie do Kozła. Dobrze? Będzie to prawidłowo wybrzmiewało. Tylko zastanawiam się, co tutaj robi ten pociąg. Ale to w ogóle jest pociąg? Jest pociąg. Czemu on tutaj jest? Dlatego jest ten tor zamknięty. Z tego właśnie względu. Dobrze, jeszcze z tym. Się tym nie będziemy zajmować. W poprzednim odcinku z pulpitu kostkowego do... o czym ja już mówię. W poprzednim odcinku z pulpitu SCS mogliście, drodzy Państwo, dowiedzieć się, jak działa rozkład jazdy. Dzisiaj tak tylko pokrótce opowiem rzeczy związane z postojami handlowymi, których na stacji Psary z poprzedniego odcinka nie było. Postój handlowy. Mamy podany peron. Peron pierwszy, tor pierwszy, peron pierwszy, tor drugi. Jak jest to podawane w informacjach stacyjnych, tor jest literką naszego alfabetu, a peron jest zawsze literką rzymską. Idziemy zobaczyć, bo już nas woła pulpit kostkowy. A z Doroty chcą nam wysłać pociąg. Idziemy. Z Doroty wysyłają pociąg. Więc musimy dać im pozycję. Nie mogli nam ten pociąg wysłać. Jeszcze coś się dzieje, drodzy Państwo. A jeszcze ze Sławkowa chcą nam też, a to również dajemy pozycję. Pięknie. A tu już nam pociąg będzie wyjeżdżał z Dorotki. No dobrze, a co ma do nas Doroty przyjechać? Prawdopodobnie będzie to 446022 do Kozła. Ale jeszcze nie wiemy. I tu jeszcze do nas odjechał 42940, którego nie widziałem, a on już u nas stoi pod semaforem. No nieźle, on jedzie do Sławkowa i ma postój techniczny przy peronie pierwszym, torze drugim. Mamy peron pierwszy, tor drugi. Tutaj dosłownie jest peron pierwszy i mamy tor pierwszy i tor drugi. On musi tu wjechać na wprost. Lewym nawiszem myszy tor położenie zasadnicze, prawym położenie boczne. I teraz tak, mamy tutaj takie oto semafory. Teraz na czym dokładnie to polega? Jeśli podamy sobie wjazd, klikamy lewym klawiszem myszy, semafor się zaświeca, jak widzimy, i pociąg może sobie do nas wjechać. Nawet tu mamy informację, że się taka kontrolka zapaliła. Na semaforach powtarzających również to się świeci. O, przejechał i widzimy, jak pociąg do nas wjeżdża. Taka czerwona linia i on wjedzie aż tu. I będzie również na czerwono, wtedy zaznaczony. Czekamy aż wjedzie i zwolnimy blokadę, która jest właśnie założona.
Jeśli chcielibyśmy wysłać pociąg na tor niewłaściwy, mamy tutaj właśnie taką oto informację. A czemu to jest jako przyjmij pociąg z toru niewłaściwego? Jeśli na tor niewłaściwy, tego to ja nie wiem. I lewym klawiszem myszy, jeśli pociąg wjechał, musimy sobie tutaj kliknąć, aby zwolnić blokadę. Czemu ty chcesz z Doroty mi wysyłać pociąg po torze niewłaściwym? Ja się na coś takiego nie godzę. I co ja mogę z tym faktem zrobić, tego nie wie nikt. Ale wiem, że towarowemu mogę już dać chyba przelot. On jedzie do Kozła. No, nie chciałbym cię przyjąć, no. Ale muszę, bo mnie będzie to dzwonić, a nie mam jak tego odwołać. On jedzie do Kozła, więc dajemy zwrotnicę do położenia zasadniczego i wysyłamy pociąg. Dzięki, pyk. A ten ma jechać 4.2940, ma jechać do Sławkowa. Czemu tam sofa? Tego nie wie nikt. Cztery, cztery, sześć, zero, dwa, dwa. Okej. I on sobie ładnie tutaj jedzie. A i ze Sławkowa 2469 jeszcze przyjechał. A Dąbrowej Górniczej Strzemieszyce on leci przelotem. Również mu możemy już to podać. Leć. A 469. Okej. 4.2940. Przyjechał. A, przepraszam, źle podał. Okej. I on sobie jedzie do Sławkowa. A 469 na Strzemieszyce. Jeszcze raz. 469. No 469 odjechał. No znaczy on dopiero przyjeżdża. No ale dobra. Zaraz odjedzie. To 4.2940 na Sławkowa. Okej. Odjechał. No i jako, że już odjechał, to blokujemy blok początkowy. I tu oczywiście zwolniamy blok końcowy. No. I jest pięknie. Czyli na czym my skończyliśmy? Nie wiem, w sumie. Już nie pamiętam. Nie no, pamiętam. Uczyliśmy się o podawaniu sygnałów, tak? Kierunek zasadniczy, niezasadniczy. Do czego służą białe grzybki? Pewnie niektórzy z was się zastanawiają. Jest to sygnał manewrowy. A my tu nie prowadzimy manewrów. I to służy do wyprawiania pociągów. Jeśli mamy wyprawić pociąg torem niewłaściwym, nie dość, że musimy dać WBL-kę, pan dyżurny w tym przypadku z Doroty musiałby to potwierdzić, to jeszcze musimy nadać informację, że będzie wyjeżdżał po torze niewłaściwym
bo inaczej nie podamy przebiegu semafora. I prawym klawiszem odwołujemy. Dobrze. Teraz. Jeszcze. Mamy tutaj informację o sygnałach zastępczych, czyli na przykład byśmy chcieli na semaforze B podać sygnał zastępczy, więc szukamy odpowiedniej informacji w tym i mamy tutaj szyby, czyli sygnał zastępczy na semaforze B. I prawym klawiszem wyświetlamy sygnał zastępczy i on nam tutaj się świeci. Lewym klawiszem go wygaszamy. I tak samo mamy z tej strony dla sygnałów wyjazdowych i wjazdowych. No dobrze. Co by było gdyby? Część kolejna. Czyli podaliśmy wjazd, załóżmy z Kozła, na stację. Tylko, że zrobiliśmy to na zły tor. Tak? 42940 trzeba dać jeszcze, że odjechało. Dobrze. Nie podaliśmy go na zły tor. Albo no po prostu źle to zrobiliśmy, no. Chcieliśmy go tu wysłać, co tu w ogóle jedzie. 42040. Też jedziesz pan do Sławkowa. I w górę. No widzicie, i teraz byście nie mieli jak podać. Mamy tutaj semafor W. I mamy tutaj zwolnienie przebiegu pociągowego na semaforze W. Jest to zaplombowane i tego na semafor... na pulpicie kostkowym nie można używać. Oto jest doraźne właśnie zwolnienie, o tym co mówiłem, i nie można tego robić. To jest tak samo jak na pulpicie SCS, o czym mówiłem, że możemy użyć zwykłego zwolnienia, ale nie możemy zrobić to tym nagłym. A tu mamy tylko do wyboru to nagłe, które jest zaplombowane. Żeby rozwiązać ten przebieg, musimy zdjąć plombę. Robimy to lewym klawiszem myszy i lewym klawiszem również. Lewym? Nie, prawym. Przepraszam, przytrzymujemy. I wtedy przebieg pociągowy nam się zrywa. No i my tutaj, żeby pan 42... 424040 nie musiał czekać pod semaforem C za długo. Wyślemy go do Sławkowa. Żeby wysłać pociąg do Sławkowa, mamy sytuację, nie tak jak tutaj, z dawaniem pozycji, której chyba nawet nie zrobiłem. No właśnie. To było nie tak, ale już naprawiliśmy błąd. Mamy tutaj WBL-kę, czyli nie dajemy, że odjechał, tylko zapowiadamy pociąg do Sławkowa. Klikamy lewym klawiszem, strzałeczka nam miga i czekamy, aż dyżurny ze Sławkowa da nam pozycję. No właśnie, wtedy jasno-biała strzałka się nam zapaliła. W tym momencie możemy nam podać tutaj wjazd na stację dla pociągu towarowego i możemy dać również na semaforze D wyjazd. I to jest cała tego filozofia i czekamy, aż pociąg sobie po prostu przejedzie. A tak jest pokrótce omówienie pulpitu kostkowego systemami SRK. Tu mamy przestawienie w pozycji dzień-noc. W sumie to zmienia tylko podświetlenie. Podświetlenie przyrządu. W nocy mamy ciemniejsze, w dzień mamy jaśniejsze. Tym to się różni i tu mamy właśnie napięcie nastawnicze włączone, wyłączone. Jeśli jest wyłączone, to nic nie zrobimy. Jeśli jest włączone, to coś zrobimy. Jak jest wyłączone, to nic nie możemy tu zmienić. Jak jest włączone, to wszystko działa jak należy. Pan ze Sławkowa chce nam wysłać pociąg, więc dajemy pozycję.
Pozycja dana i czekamy na przyjazd pociągu ze Sławkowa. No i w sumie... Nie wiem już, co mam więcej powiedzieć. O tym mówiłem, o tym mówiłem. No dobrze. Więc myślę, drodzy Państwo, że to by było na tyle na razie w tym odcinku. Myślę, że, drodzy Państwo, dowiedzieliście się trochę na temat pulpitu groskowego. Nie jest to krótki poradnik, tak jak poprzedni z pulpitu SCS, też nie był krótkim, gdyż to nie są to bardzo łatwe rzeczy. Trzeba trochę mieć wiedzę na temat, jak taki pulpit obsłużyć. Jest to również trudne, jeśli już ktoś ma tą wiedzę i potrafi to wykonać. Więc myślę, że z tego poradnika wynieśliście, drodzy Państwo, podstawowe informacje na temat podawania sygnałów, dołączania i przyjmowania blokad na pulpicie kostkowym. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć, papa. A i jeszcze jedno, jeśli chcemy dodać tabliczkę, klikamy sobie z kontrolem na jakikolwiek grzybek, na przykład na ten, i dajemy tabliczkę, że tor jest zajęty. I z kontrolem, klikając z powrotem lewym klawiszem myszy, usuwamy sobie taką tabliczkę. Więc to taka ostateczna informacja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.